Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem długo wyczekiwane przez was przedstawienie postaci widzów i zanim sobie przejdziemy do pokazywania waszych postaci, to kilka informacji odnośnie tej serii. Po pierwsze, bardzo wam dziękuję za tak ogromną ilość komentarzy, ja bałem się, że nie uzbieram tam 15, a się okazało, że jest tam ich na ten moment ponad 70, więc uznałem, że w każdym odcinku będę pokazywał 15 postaci. W tym odcinku, jako że najwięcej było W35 oraz S37, to pokażemy sobie po 5 postaci z tych dwóch serwerów oraz 5 postaci z jakichś tam losowych innych serwerów. I wyjdzie nam 15, zobaczę po montażu, jaka to będzie długość odcinka i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, jeżeli jesteście osobą, która już napisała komentarz pod tamtym filmem, ale nie pojawiliście się w tym odcinku, to nie piszcie mi komentarza pod tym odcinkiem, bo ja te wszystkie komentarze mam tutaj z boku w notatniku, mam je pozapisywane dokładnie, jaki serwer, jaka nazwa, czy gracie na grzybkach, czy free to play, więc jakby nie ma sensu spamować, bo ja to mam zapisane i w następnym odcinku, bądź też jeszcze w następnym, na pewno się wam się pojawicie po prostu w tym przedstawieniu, bo podejrzewam, że no takie zainteresowanie było tylko pod pierwszym odcinkiem, każdy kto chciał to już napisał i że pod tym będzie mniej osób. Natomiast do osób, które jeszcze jakby nie podawały mi swoich danych pod tamtym odcinkiem, zapraszam, żeby mi podały pod tym odcinkiem, ja sobie dopiszę i w którymś z kolejnych odcinków będzie... Po prostu się będziecie, pojawi się wasza postać. Co ile będą te odcinki, nie wiem, jest to dosyć pracochłonna seria i w nagraniu, i w zmontowaniu. Nie chcę wam tutaj jakichś ram czasowych podawać, że na przykład co 2 tygodnie, po prostu będzie. Co ile, zobaczymy, póki co jest i zaczynamy. Zaczynam od serwera W35, więc teraz 5 postaci będzie właśnie z W35. Potem S37 i potem jakieś inne serwery, to wam będę mówił. Cześć, tutaj Neutral z przyszłości, właśnie sobie siedzę i montuję ten odcinek z przedstawienia postaci. Powiem wam, że tyle ile tutaj jest różnego wycinania, sklejania i tak dalej, no to jest naprawdę ogrom pracy, więc chciałbym was poprosić, bo zapomniałem tego zrobić na początku odcinka, abyście zostawili kciuka w górę, żebym zobaczył, że ta seria wam się podoba, że dużo osób na nią czeka i że po prostu jest sens siedzieć, robić to, bo naprawdę z montażem tego zajdzie mi kilka dobrych godzin, no ale chcę się wyrobić do tego czwartku, żebyście zobaczyli właśnie ten odcinek, bo wiem, że sporo osób na niego czeka, więc jeszcze raz bardzo was proszę, abyście zostawili kciuka w górę, dzięki z góry i miłego oglądania. Okej, pierwsza osoba jest to Berserk. Ja jeszcze tylko dopowiem, że nie chcę, żebyście tą serię mylili z ocenianiem postaci. Ja, jak już mówiłem w tym odcinku pilotażowym, nie chcę, nie uważam się za osobę, która mogłaby oceniać te wasze postacie. Jest to po prostu przedstawienie waszej postaci. Ja tutaj sobie sam zerknę na statystyki, ewentualnie powiem wam, co można poprawić i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, jest tutaj Berserk, Berserk mi napisał, ja też nie wiem, co to jest za osoba, wy tu będziecie pewnie na ekranie widzieć komentarz, jak ta osoba, jaki ma nick na YouTubie, ja nie wiem, bo mam same niki z gry, więc będę się właśnie tymi nickami posługiwał. Dobra, pierwsza osoba jest to Berserk, który mi napisał, że gra pół eko i tak, tutaj jak widzimy, jak sama nazwa wskazuje, mamy profesję Berserkera, 328 poziom, więc nawet nieźle. Jak na ten serwer, no tutaj maksymalny jest 362, ale taka średnia to myślę 350-345, więc nie jest źle, nie odstaje bardzo. Ma tutaj może 10 września zaczął, czyli miesiąc po starcie serwera, więc nieźle, nieźle. Hog 15, dobra, jak tutaj statystyki, siła 3300 w podstawie. Szczęścia już możesz nie dawać w zasadzie, 1300 wystarczy. Tutaj te podstawy sobie możesz podbić tak do 1300 myślę, chociaż. No i tutaj siłka dosyć ładnie jak na miesiąc po starcie, HP też dosyć ładnie. W zasadzie HP już też możesz na razie odpuścić, tylko lecieć w tą siłę. No i co, klaserek dobry, postać jak najbardziej ok. Kolejna postać, Royal Arrow, jest to zwiadowca, 335 poziom, byliśmy kiedyś razem w gildii, też fajnie, bo z tego co wiem, to on jakoś bardzo nie grzybi, zresztą mam tu napisane nawet, że gra eko, więc taki poziom jak na eko, to jak najbardziej w porządku. No, tak jak mówię, zwiadowca, on zaczął bodajże 2.09, fajnie, że tu w opisie macie, kiedy zaczęliście, to zawsze pomaga.
to też prawie miesiąc w sumie po starcie. Jak tutaj, on tutaj ma teraz EQ założone na robienie awki z tego co widzę, a jak tutaj podstawki 3300, HP 2900. No to podobnie jak kolega wcześniej, oj, szczęścia to już nie dawaj, szczęścia tak 1300 to jest taki maks i już w zasadzie nie trzeba dawać więcej. HP możesz podbić do 3000. Tutaj te siła i inteligencja możesz podbić tak myślę 1300 gdzieś, 1200 może. No i resztę sobie pakuj na razie w tą zręczność, HP do 3000, potem jak zręczność będziesz miał na 4000, to możesz HP, tak myślę 3300, 3400 to jest max, ja mam na swoim wojowniku 3,5 i potem już leć cały czas główną statystykę i to w zasadzie się każdego tyczy, bo tak to powinno działać. Na starszych serwerach ludzie mają w podstawie HP na przykład 3500-4000, a głównej statystyki mają w podstawie 20000, więc no tak się niestety idzie. Okej. Okay. Kolejna postać, YouTube Łukasz, to jest w ogóle z tego co kojarzę ta osoba, która dała pomysł tej serii i w ogóle mi przypomniała o niej, więc w porządku, jak najbardziej fajnie. YouTube Łukasz gra free to play, podki jak widzicie ma, oj tutaj wierzchowiec koń, musisz sobie go zmienić koniecznie na 30% na tygrysa, bądź tam po prostu na tego, zaraz tutaj ci pokażę, nie na raptora, bądź też tygrysa, to w zależności jaką masz rasę. No koniecznie, no to jest jeden grzybek na 2 tygodnie, to nawet free to play da radę, a daje ci o wiele więcej, więc musisz tutaj tego konia jak najszybciej zmienić. Klaserek 47%, no myślę, że nieźle jak na ten poziom, bo to jest jednak dopiero 60%. Co tutaj więcej? Tutaj nie ma kiedy zaczął, ale ma tutaj kiedy wbił sobie levele, 20, 21 grudnia, nie mam tutaj teraz daty, o tutaj mam 27 stycznia dzisiaj, o to wiecie kiedy to nagrywam. No myślę, że postać jak najbardziej okej, na ten moment nie ma co tutaj oceniać, bo jest to dosyć niski poziom, grasz berserkiem, tutaj musisz co... lecieć po prostu tak jak chłopaki tam wcześniej, musisz sobie tutaj tą siłkę głównie, HP tak na 3000 się zatrzymać myślę, potem tą siłkę dobijać, szczęście to tak 1300 i to jest już max, żeby już w ogóle w to nie dawać, no i te boki, no ale to mówię, no na 60 levelu ciężko jest to ocenić, przede wszystkim zmień sobie tego konika, bij tutaj klaser cały czas, bo W35 to jest dosyć stary serwer, tak więc nie ma problemu z tym, aby znaleźli itemki, także bij sobie klaserek i tam powoli ciśnij w swoim tempie. Okej, okay, kolejna postać, Ramizen, postać free to play i tutaj Ramizen napisał, siemanko, mógłbyś sprawdzić moją postać, więc sprawdzam. Tutaj wszystkie podki ma XXL, gra paladynem, klaserek 42%, wierzchowiec gry Fosmog, jak na free to play, no to okej, okay, jak najbardziej. Klaserek oczywiście bij sobie cały czas, ten klaser ja na to uczulam, on wam naprawdę daje dużo w misjach punktów doświadczenia, więc nie ma co go olewać, tylko sobie po prostu go bijcie, bijcie co, jak gracie free to play to co 10 minut atakujcie, jak macie czas, po prostu im większy klaser tym wam szybciej idzie ekspienie z misji, no to nie jest jakby trudne do zrozumienia. Okej, okay, no tutaj tak jak poprzednio, nie ma co myślę statystyk oceniać, ty tu jesteś paladynem. Oj, tutaj mało tej podstawy coś. W porównaniu do tamtego kolegi oczywiście. No ładuj sobie tutaj w siłkę teraz te statystyki, tego golda. HP możesz na razie do 200 dobić, tutaj do 400 chociaż. Szczęście 192, no i tutaj, no mówię, tych statystyk na tym poziomie nie ma co oceniać, leć sobie po prostu tak jak koledzy wcześniej, to już nie będę tego powtarzał, to już mówię do każdego, kto ma mniej więcej taki poziom, żeby po prostu patrzyli na topkę i lecieli tak jak topka i myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Kolejna osoba, jest to już ostatnia postać na W35, jest to Toxic 3, gra także berserkiem, 222 poziom, więc już wyżej niż koledzy wcześniej, gra free to play. I co? No klaserek 67, myślę, że to za mało jak na ten poziom, że tu już spokojnie możesz dobijać pod 80%, także klaserek sobie możesz poprawić.
Jak tutaj twoje siła 1500, prawie tu 1400. Szczęścia już w ogóle nie dawaj. Potem sobie czarne gemy weźmiesz, to już to szczęście będziesz miał na 50% cały czas. No tutaj ta inteligencja musisz podbić, żeby te podstawy były wyższe. Siłkę tak leźć do 2000, HP tak do 1600 myślę. Po prostu mając 2000 siły, żebyś miał tego HP tak z 1600-1700 powiedzmy. No i też, no powoli do przodu. Jak to mówią, mówię, tego szczęścia już nie dawaj, bo już go masz za dużo aż, jak na ten poziom. No i to w zasadzie tyle. Wierzchowiec 30%, jak najbardziej ok. Dobra, przechodzimy sobie na kolejny serwer. Tym razem jest to S37 Polski. I tutaj w ogóle było aż 13 osób, ale no to nie ma co się dziwić, no bo to w końcu najnowszy polski serwer. Więc wybrałem sobie z nich piątkę losowo i będę tą piątkę oceniał, a potem przejdziemy sobie na kolejne już losowe serwery. Więc lecimy. No pierwsza postać Laksiman, byłem z nim chwilę w gildii, nawet chyba dłuższą chwilę z tego co pamiętam. 289 poziom Berserk, 88% klaserka, jak najbardziej ok. Tutaj w ogóle Laksiman gra pół eko. Mówi, że do tej pory chyba około 500 grzybów wydał z tego co sobie tu zapisałem. I teraz tak, z tego co widzę to ma EQ do robienia awki, siła 2600, 2300 prawie tej HP, no 2250 powiedzmy. Szczęścia już nie dawaj więcej, ja was uczulam, żeby to szczęście na około 1300 zostać, potem dochodzą czarne gemy i tak dalej, już macie po prostu 50% cały czas do końca gry, więc no tego szczęścia na 1500 to już jest taki max, ale najlepiej 1300-1400 zostać i więcej nie dawać. Tu sobie podbi tak do około 1000 myślę. Siła 2600, no to leć wiadomo do 3000. HP mając 3000 siły, miej tak około 2700, 2600, coś takiego. I powinno być ok. Kolejna postać jest to Czadur, tak samo Berserk, 107 poziom. Klaserek masz bardzo mały, z tego co widzę, 42%, musisz go sobie tutaj podbić. Jak na ten poziom. Druga sprawa, wierzchowiec, bo tu jest free to play w ogóle, zapominam o tym mówić. Wierzchowiec jak najbardziej ok, podki są. Tutaj te podstawy, nie pamiętam już jak to na tym poziomie się powinno mieć, ale chyba na jak na ten poziom to jest ok. Po prostu sobie leć jak koledzy wcześniej. W opisie nie ma kiedy wystartowałeś. Ale no mówię, jak najbardziej w porządku. Niskich poziomów ciężko tak jest ocenić, bo jednak już nie ma tego zarysu, jak się ta postać kreuje. Dopiero na takim 300 plus już można to ocenić. Ale z tego co widzę, póki co jest jak najbardziej w porządku. Wiadomo, leć sobie głównie w siłkę, HP tutaj drugorzędne. Szczęście, tak jak mówiłem wcześniej, 1300 i nie dawaj więcej. No i tutaj też, żebyś miał też około 1000-1200 w tych bocznych statystykach. Zawsze to coś tam, jakaś tam odporność ci pomoże. Kolejna postać jest to Inferno 37. Tutaj kolega napisał, że gra free to play i że mogę też przy okazji ocenić gildię, więc sobie zajrzymy do tej gildii po prostu. I teraz tak, zręczność zwiadowca. Zręczność tutaj 1100, HP prawie 1000. No to też jest dosyć niski poziom, więc tutaj nie będę jakby tych statystyk oceniał. Tylko leć sobie po prostu jak wcześniej. Kolega gra free to play, klaserek 77%. Myślę, że spoko, jak na ten poziom. Wiadomo, zawsze tam ciśnij, dobijaj go, dobijaj ile możesz, ale myślę, że jednak jest ok. Start 27, a ty w ogóle zacząłeś razem ze startem serwera. To ty musiałeś nie grać albo coś takiego. No ale dobra, ciśnij sobie, mówię, no ciężko ocenić tutaj te statystyki, możesz troszkę zręczność podbić, to wytrzymałeś, na razie na 1000 się zatrzymać. No i myślę, że będzie w porządku. Zajrzymy sobie jeszcze do tej gildii, 50 członków, dwóch nie ma, ale tak ogólnie to gildia się trzyma, średni poziom 78, więc spoko, jak dla takich mniejszych poziomów, jak najbardziej ok. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie tutaj wbijać. Tutaj macie wymagania, jeśli chcecie to sobie zatrzymajcie, ale nie są one jakoś bardzo wysokie, więc dla osób, które dopiero zaczynają na tym serwerze, myślę, że w porządku. Kolejna postać Berserk, 270 prawie poziom, więc już dosyć wysoki.
Co tutaj kolega pisze? Start gry 1 grudnia, więc no ile tam, ponad miesiąc po starcie serwera i gra Echo. Chciałbym usłyszeć coś o itemach i cechach. Dobra, no to tak, itemów no to nie będę oceniał, tu widzę, że masz głównie epiki, tu masz na wszystkie cechy i tu masz na wszystkie cechy, no to wiadomo, że to najlepiej zamienić na trzy główne. Ale nie wiem, jakie są dobre statystyki, w zależności też od kibla, jakie są na twój poziom, więc po prostu sobie, jak ci coś dropnie, to podmień, wiadomo. Okej, teraz cechy. Klaserek masz 88%, więc spoko, no podki są, wiadomo, jak to na eko. No ten klaser jest na jak najbardziej w porządku, jak na ten poziom. Teraz tak, tutaj 2350 masz siły prawie, 2000 HP, tutaj te boki po 1000. I szczęścia już nie dawaj, szczęścia masz nawet za dużo. Te boki myślę, że jak na ten poziom są ok, po 1000. I tutaj też jest w zasadzie ok. Fajnie to jest rozłożone, tak żeby tej głównej staty nad HP było około 300 więcej. Ja też tak zawsze daję, bo dla mnie to jest tak estetycznie. I spoko. No generalnie myślę, że jest ok. Tak iść, więc ty tak idziesz, jest jak najbardziej w porządku. No i co? Leć tak jak lecisz. Naprawdę fajna postać, dobrze rozwinięta. Mimo, że grasz Echo, to tutaj masz same epiki. Mówię, te jak będziesz miał możliwość, sobie zmień na trzy główne i będzie jak najbardziej w porządku. Ostatnia postać na S37 jest to Zeb, znowu Berserk. I co? No tutaj do broni sobie wrzuć na pewno kryształ. Pewnie go nie masz, bo nie miałeś akurat żadnego dobrego, ale to wrzuć sobie, bo w broni kryształ jest podwajany razy dwa we wszystkich klasach oprócz zabójcy, bo zabójca ma dwie bronie, więc kryształ w broni jest naprawdę bardzo ważny. I co dalej? No tutaj kolega gra free to play, klaserek 70%, więc całkiem spoko jak na ten poziom. Statystyki no nie będę tutaj oceniał na tak niskim poziomie, bo mija się to z celem. Także no rozwijaj się, ciśnij. W ogóle te osoby, które miały taki niski poziom, mogą tam za ileś miesięcy, ileś tego, mogą się zgłosić jeszcze raz do oceny, jak wbiją ten chociaż 250, to fajnie będzie ich po prostu ocenić, jak się rozwinęli i tak dalej. Myślę, że to będzie też spoko. Zwyrt startowałeś ponad miesiąc temu, półtora miesiąca temu. Setny level wbiłeś niedawno, bo 3 dni temu. Okej, rozwijaj się, wrzuć sobie tutaj kryształ i ciśnij dalej. Jak na free to play, to bardzo w porządku. Okej, teraz sobie przejdziemy do 5 losowych postaci, w sensie z losowych serwerów, bo już W35 i S37 skończyłem. I teraz sobie weźmiemy postać z W37, jest to First. Jest to osoba z mojej gildii, która doszła do niej niedawno, aczkolwiek był to już mój widz, odkąd pamiętam, naprawdę długo. I chciał, właśnie zgłosił się do oceny, więc sobie go ocenimy. Gra berserkiem. Poczekajcie, co on mi tu napisał, bo tu jakąś dłuższą wiadomość zostawił. Aha, 10 grzybków dziennie na karczmę, wierzchowiec i podka, ale to oszczędnie, i przez jeden tydzień robiłem 100 awki. To jakby wy zobaczycie pełną tą wiadomość, ja sobie tak skrótowo zapisałem. No i okej, ty masz tutaj 233 poziom, więc to jest naprawdę spory poziom jak na to, że serwer ma ile tam, 2 miesiące? Poczekajcie, on wystartował chyba 6 grudnia jakoś, no to miesiąc, no prawie 2, można powiedzieć. No to naprawdę spoko, jeżeli faktycznie grasz tak oszczędnie. Jeżeli to jest wiadomość od ciebie, mi się tu nic nie pomieszało, ale mam ją napisaną przy tobie, więc raczej tak. No ciśniesz naprawdę spoko, klaserek 82%. Okej, jak na ten level. I jak tutaj podstawy? 1600-1500, no tutaj siły możesz troszkę odbić od tego HP, tak na mówię, 300 statystyk około. Tu możesz dobić sobie do 1000 te statki poboczne. I tutaj to szczęście myślę, że jeszcze no wsadź tak z 50 nawet nie i już na tym szczęściu przy stopu już więcej tutaj nie wkładaj golda w to szczęście. No i co? No wiadomo, itemki ten sobie możesz zmienić, ale ty grasz tutaj oszczędnie, więc raczej nie ma mowy o przebieraniu się w epik. Ale no jeśli ci się trafi, to wiadomo, zmienić te wszystkie cechy na trzy główne cechy po prostu i będzie jak najbardziej ok.
Okej, okay, mamy kolejną postać, tym razem jest to S36 Polski, Krzyzak 1962, nie wiem czy to jest rok urodzenia, ale jeśli tak to wow, to jesteś no o 38 lat starszy ode mnie, więc naprawdę sporo. Natomiast dobra, no przejdźmy do oceny postaci. S36 no to już serwer, który ma prawie rok. Ty tutaj masz Berka 340 prawie poziom. Z tego co napisałeś to grzyby od święta, więc znajdujemy eko, czyli no grasz po prostu eko. Klaserek 95%, myślę, że jak najbardziej ok, jak na ten poziom. Gryf, no tutaj potki wiadomo. Co my tutaj mamy? Siłę masz 3600 w podstawie, 300 HP, tutaj po 1500 i tutaj, no szczęścia już nie dawaj, to standardowo. HP możesz dobić do 3300 około i potem już dać sobie w tą główną statystykę, czyli w siłę. Tu w ogóle na tym serwerze jest Berserk, który strasznie uciekł i reszcie, on tam chyba na 20 poziomów do przodu, top 1, fazi bodajże, więc sobie możesz na niego zerkać, jak on tam rozwija, bo on też gra, właśnie mówię, Berserkiem. Tutaj po 1500, więc na razie jest ok, możesz zostawić. No i spoko, bardzo dobra postać, w ogóle z tego co pamiętam to jest postać kolegi, który często mi tam pomaga w poradnikach, zostawia jakieś komentarze pomocne i tak dalej, więc no on tak samo się zda na grze, także jak najbardziej postać ok. Ok, kolejna postać jest to XX Misiek XX, kolega na W17, gra sobie free to play z tego co widzę. I tak, gra wojownikiem, z tego co widzę ma tu EQ na awkę założone. No tu podstawy 5300, HP masz 300. No myślę, że w porządku, HP zawsze mogłeś dobić do tego 3300, ale to też nie jest jakiś wymóg. Szczęście, o szczęściem to już tu przesadziłeś, 1500 to jest taki max, już nie ma co dalej pakować, to sporo golda w ogóle tu straciłeś na to niepotrzebnie. No i tu po 1700, to myślę, że na 1500 się mogłeś zatrzymać, ale i tak jest ok, żebyś już tutaj po prostu nie dokładał. Klaserek 97%, więc spoko. Na tych starszych serwerach możesz już, znaczy wiadomo, tu pewnie itemki to masz wszystkie, tylko tu bardziej chodzi o moby z lochów, więc nie ma co tutaj się czepiać. Potki masz takie jakie masz, no to jak na free to play to ok, ważne żeby były. 30% raptorek, jak najbardziej w porządku. Kolejna postać S35 Polski, mam nadzieję, że w ogóle dobrą nazwę wpisałem. Wydaje mi się, że tak. W każdym razie tutaj kolega napisał, że PL Krzychu, a to chodziło chyba o serwer, że S35.pl i Krzychu to jego nazwa. Mam przynajmniej nadzieję. Krzychu napisał, że gra free to play, ma tutaj prawie 200 poziom. Klaserek 51%, od razu ci mówię, że musisz wbić o wiele wyższy, bo na twoim poziomie już da się to zrobić. I tracisz naprawdę dużo expa z karczmy przez to, że masz taki niski ten klaser. Raptorek jak najbardziej ok, tutaj nawet nieśmiertelka, więc spoko. Jak to wygląda tutaj? No HP musisz znacznie do góry podbić, zręczność już jest spoko, ale to HP jest no dosyć nisko. Masz prawie na równi ze szczęściem, a na tym poziomie to nie powinno tak być. Boki tutaj jak na razie też ok, no tą siłkę podbij, żeby mieć chociaż te 500. No i mówię, HP chociaż do 1300 poleć, bo jest dosyć nisko. I tyle, w zasadzie to było na tyle, 35 też już ponad rok ma serwer, więc ty sobie tu zacząłeś pewnie później, ale jak najbardziej ok, tylko mówię, podbij to HP, bo to głównie, no i ten klaser, to takie dwa mankamenty powiedzmy. Kolejna postać i już ostatnia w tym odcinku jest to morderca ptoków z W34, kolega gra free to play. I z tego co widzę na ten moment ma tutaj EQ na awkę założone, no ale to trudno. Okej, okay, 83% klaserka jak najbardziej w porządku, tygrysek więc okej, okay, potki są. Co tutaj więcej? Oj, tutaj masz niskie te boki, musisz sobie to podbić. Inta 1400, HP 1300 prawie, no to jest okej, okay, leć sobie teraz w intę. Szczęście, no to później tam w międzyczasie dobij sobie do tego 1000, mówię, 1300 około i będzie w porządku. No i w zasadzie to tyle, jak na ten poziom dobry klaser, W34 już troszkę stoi.
jak na free to play, naprawdę okej. Ja tutaj o itemkach to już powinienem powiedzieć na początku, mówiłem w zasadzie wcześniej, nie chcę się wypowiadać, bo nie mam w głowie na jaki poziom, jakie itemy i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli ktoś chce w ogóle jakieś konkretne info, tak jak tam jeden kolega, żebym się wypowiedział o itemach, to niech mi to po prostu dopisze, to ja sobie się wtedy wypowiem. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to przedstawienie postaci Wam się podobało. Wyszło mi tu 32 minuty nagrania. Mam nadzieję, że po cięciu wyjdzie mi około 15, no góra 20, żeby to też nie było za długie. I tak jak wspominałem na początku, jeżeli Wasza postać w tym odcinku się nie pojawia, to nie piszcie jej drugi raz, bo ja mam to wszystko nagrane, znaczy mam to wszystko zapisane w notatniku, wasze niki, więc pojawią się na pewno w następnych odcinkach. A jeżeli jeszcze nie daliście swojej postaci, swojego niku, serwera i czy gracie free to play, czy eko, czy tam na grzybach, to po prostu napiszcie to pod tym odcinkiem, to ja sobie dopiszę do tej swojej listy. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie subika, bo w końcu to jest przedstawienie postaci widzów, więc musisz być widzem, aby Twoją postać mógł przedstawić. Kappa. Zostawcie kciuka w górę, komentarz, byle jaki, bądź też z Waszymi właśnie danymi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście pod tamtym odcinkiem, to być może w następnym odcinku to Wasza postać pojawi się i ją sobie obejrzymy. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, cześć.